O konieczności znalezienia nowej siedziby dla szkoły muzycznej w Szanowie dyrektor placówki i burmistrz miasta mówili od dawna. Ryszard Kosowski miał już nawet pewien pomysł, by umieścić ją w budynku przy ulicy Fosza, ale inny pogląd miały ówczesne władze starostwa i stworzyły tam powiatowe centrum edukacyjne. Teraz wydaje się, że jest szansa na nową siedzibę dla PSM. Burmistrz od pewnego czasu prowadził rozmowy o współpracy w tej sprawie z Ministerstwem Kultury. Chciałby, aby władze Chrzanowa i ministerstwo kupiły po połowie budynek przy ulicy Wojnarowskiej w centrum miasta. Do niedawna mieściła się tam Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Po jej likwidacji obiekt znajdujący się w rękach prywatnych jest wystawiony na sprzedaż. Wyceniono go na 4,5 miliona złotych. W przeliczeniu na metr kwadratowy to 1800 złotych. Cena nie wydaje się duża, zważywszy, że to obiekt w centrum miasta po kompleksowym remoncie, mówi burmistrz Chrzanowa. To jest okazja, której nie powinniśmy po prostu odpuścić. Nie powinno być tak, że my na przykład nie podejdziemy lub ktokolwiek będzie przeszkadzał w tym, żebyśmy objęli, a zostanie to przeznaczone na całkiem inny cel. Ten cel szkoły muzycznej byłby tam no najbardziej po prostu bym powiedział pożądany i tak dalej. Wyremontowana od góry do dołu. Winda, zaplecze parkingowe, sale no naprawdę wyposażone etc. Gmina zgodnie z planem zapłaciłaby połowę tej kwoty. Drugą część pokryłoby Ministerstwo Kultury, które jest taką transakcją zainteresowane. Po wyrażeniu zgody na kupno nieruchomości przez radnych, burmistrz nie zamierza długo czekać. Gmina chce kupić połowę budynku jeszcze w tym roku. Druga część miałaby być kupiona przez ministerstwo do połowy przyszłego roku. To oznacza, że Państwowa Szkoła Muzyczna w Szanowie zyskałaby nowoczesną i przestronną siedzibę, która pozwoliłaby jej starać się o statut szkoły muzycznej drugiego stopnia. Drugiego stopnia szkoła muzyczna, czyli jest możliwość zawodowych muzyków kształcić, prawda? Czyli my robimy jeden zakup, jedyny, a całość utrzymania jest, czyli funkcjonowania tego po stronie Ministerstwa Kultury. Zdaniem Kosowskiego jest potrzeba utworzenia w Szanowie takiej szkoły, bo teraz rodzice muszą dowozić dzieci, które chcą kontynuować edukację muzyczną, na przykład do Krakowa. To powoduje dodatkowe koszty i konieczność poświęcenia sporej ilości czasu. Dodatkowo w przyszłości burmistrz chciałby przejąć budynek, w którym obecnie mieści się szkoła muzyczna w Szanowie. Jest szansa, że uda się to zrobić na zasadzie wymiany. Gmina przekazałaby ministerstwu swoją część udziałów nabytą w budynku przy ulicy Wojnarowskiej. Natomiast ministerstwo jako przedstawiciel Skarbu Państwa przekazałoby gminie budynek, w którym obecnie mieści się siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej.